nieprawda, nieprawda, nieprawda. Jak to nieprawda? Dzień dobry, dziecko. Właśnie dzwonił twój narzeczony Oskar. To jest mój narzeczony, cygan. Dzień dobry, ja... Nie, nie, tak ogólnie dzień dobry. To siadaj, cygan. Chcemy się pobrać. O, coś nowego. A dawno się poznaliście? O drugiej. A o której się chcecie pobrać? Możemy się dostosować. Ona ma 16 lat. Ona nie dostanie ślubu. Nie musimy. Byleby mieszkać razem. Mieszkać razem. W taborze czy tutaj? Nie, tu nie. Państwo tutaj na pewno poruszacie tematy, a ja... A cygan ma alergię polityczną. Gdzie to sobie wytatuowałeś? Na ręce. Ja się nie pytam na czym, tylko gdzie, w jakim więzieniu. W Muławie. To tam, gdzie był ten pogrom cyganów? To nie był pogrom, przepraszam. Cyganie dostali baty, bo przejechali samochodem człowieka. I zwiali. A nie dlatego, że cyganie. Proszę pana, ja chcę postawić sprawę jasno. Pan nie będzie się widywał z moją córką. Mamy zalians. Nowa klasa, nowych panów. Tato. Tato. Dziś są moje urodziny. Pozwól nam być razem. Ten jeden raz. To jest poza sporem, dziecko. Mamo. Twoje urodziny spędzimy w naszym klubie, w naszym towarzystwie. Jasne.